Po latach na jaw wyszła zaskakująca prawda o Królikowskim. Nie był jedyny. Po latach na jaw wyszło, że to wcale nie Paweł Królikowski miał początkowo zagrać Kusego w kultowym serialu TVP Rancho. Twórcy serialu brali pod uwagę jeszcze dwóch aktorów. O tym, że ostatecznie to Królikowski dostał tę rolę, zdecydował przypadek. Serial Rancho podbił serca Polaków. Kultowa produkcja gościła w polskich domach i na antenie TVP przez wiele lat, a teraz przeżywa drugą młodość, ponieważ znalazła się w ofercie jednego z serwisów streamingowych. Na jaw wyszła zaskakująca prawda o Królikowskim. Wiedziało niewielu. Jednym z ulubieńców fanów serialu Rancho była postać Kusego, w którego wcielił się nieżyjący już Paweł Królikowski. Chociaż dziś nikt nie wyobraża sobie innego aktora w tej roli, to jak się okazuje, nie było to takie oczywiste od samego początku. Jakiś czas temu pojawiły się wieści, które mówiły o tym, że początkowo w Kusego miał wcielić się Robert Gonera. Teraz okazuje się, że pod uwagę brany był także Zbigniew Zamachowski. Prawdę mówiąc o tym, że kariera Pawła rozkwitła, zadecydował przypadek. Gdyby nie to, że Zbyszek Zamachowski zrezygnował z Rancha, mogłoby być różnie. Gdy tylko dowiedziałem się, że poszukiwany jest ktoś inny, kto zagra Kusego, wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, by Paweł dostał tę rolę. Wyjawił ostatnio w rozmowie z Plejadą Jerzy Gudejko, który był wówczas agentem aktora. Wyobrażacie sobie w roli Kusego innego aktora niż Królikowski? Kropka.